Kolejny film, który zapowiadałem kilka miesięcy wcześniej, w zapowiedziach na 2019 właśnie. No i czym jest ta produkcja? Jest to horror, ale również jest to science fiction, ja już o tym wspominałem. W sumie strona mojego kina Heliosa tak, powiedzmy, ciekawie to sprzedaje, ponieważ jest tam mniej więcej takie zdanie, że nowy typ kina, horror o superbohaterach. No, w sumie coś w tym jest, akurat wielu tych superbohaterów tutaj nie ma, bo konkretnie jest jeden. Oczywiście, recenzja będzie bezspoilerowa, także zapraszam na materiał. Brightburn, syn ciemności, sprzedawany dosyć znanym i powiedzmy zacnym nazwiskiem oczywiście Jamesa Gana. Który odpowiedzialny jest za reżyserię, chociażby strażników Galaktyki. Tak jako ciekawostka jeszcze mogę dodać, że również y, reżyserował robale z roku 2006. Taki horror akurat jeszcze go nie widziałem, tak się zdarzyło. No a scenarzystami są jego brat oraz jego kuzyn również dwóch Ganów, kim jest reżyser? No i tutaj odpowiedź jest: y, nie potraktujcie tego jako obraźliwą dla niego czy coś w tym stylu, ale w zasadzie nikim, dlatego że. Jest to chyba jego pierwsza produkcja w ogóle, przynajmniej pełnometrażowa. Sorry, jeszcze zagrał, ale to nie miało nic oczywiście wspólnego z reżyserią. W Strażnikach Galaktyki jakąś 36-planową postać, o której nikt nie pamięta i nikt nie wie, kto to był najprawdopodobniej. Ale okej, okay, zagrał. I troszeczkę to uderza o coś podobnego jak w Lajoronie, w której też rzeczywiście sprzedajemy produkcję głośnym nazwiskiem, jakim jest James Wan, a za reżyserię bierze się po prostu randomowy człowiek. No okej, okay, tacy twórcy też muszą się sprawdzić, muszą coś zrobić w końcu tak, także rzuca ich się trochę na głęboką wodę, daje im się powiedzmy jakieś pole do popisu, żeby sobie jakiś film stworzyli. W przypadku horrorów to niestety działa tak, i zarówno w Lajoronie, i tutaj też tak zadziałało. Znaczy, ten film był dużo bardziej oklepany, dużo słabszy przede wszystkim od Bright Berna. Natomiast i tak mimo wszystko ci twórcy. No, nie serwują jakiegoś świeżego podejścia do tematu i z reguły bazują na bardzo oklepanych schematach i w Bright Bernie dokładnie też tak to wygląda, no bo ile znaliśmy już historii o creepy, dzieciach, o gasnących światłach, o właśnie jakiejś mocy, która przybyła z kosmosu i przez to wariuje na przykład elektryczność, i generalnie mamy do czynienia z jakąś taką złą siłą, która tutaj będzie miała oczywiście niecne zamiary, jest takim tak naprawdę ten dzieciak, bo tutaj dzieciak jest powiedzmy w tej roli głównej naszym oprawcą, który będzie zagrażał w ogóle całej planecie, no bo wiadomo na szeroką skalę się to oczywiście tutaj otwiera cały ten wątek Brightburn'a mamy tutaj tak naprawdę historię rodziców którzy nie mogli mieć własnego dziecka no i akurat z biegiem okoliczności zdarzył się cud, że na ich posesję, tak to nazwę, obok ich domu, bo oni mieszkają gdzieś no na takiej farmie, w jakimś lesie wręcz, daleko od cywilizacji są tam tylko oni, i koło ich chaty spada jakiś meteoryt. I się okazuje, że właśnie tam jest noworodek. I oczywiście go biorą pod swój dach i wychowują go jak własne dziecko. I oczywiście tym startujemy, jeżeli chodzi o cały film. Myślałem, że poświęcą temu nie wiem, 5 minut, żeby chociaż. Pokazać nam rzeczywiście ten wstęp, a to jest tak szybko przedstawione, że ja naprawdę dawno nie widziałem takiej skrótowości. Tam jest dosłownie jedno ujęcie, z którego dowiadujemy się, że oni nie mogą mieć dziecka, ale że akurat są w trakcie dosłownie starania się o nie. I za chwilę właśnie spada ten meteoryt, światła gasną, kamera się trzęsie. Pokazują nam tylko ujęcie po cięciu jedno jedyne, że tam coś rzeczywiście spadło i raptem akcja przenosi się 10 lat później, jak już ten chłopiec właśnie jest trochę większy. Nie jest już noworodkiem, prawda? Po tych 10 latach, no tak, tak to działa. I to trwało może półtorej minuty, może dwie. Okej, okay, z jednej strony rozumiem ten zabieg, chcemy to pokazać bardzo szybko, bo i tak najważniejsze będzie to, co dzieje się rzeczywiście po tych 10 latach, co dzieje się po prostu dalej. Tym bardziej, że gdzieś tam w pewnym momencie filmu wracamy do tego, co się wydarzyło. Trochę w retrospekcji, która jest snem, ale też bardziej mówią o tym po prostu w dialogu, żeby mniej więcej wyjaśnić, co tam się wydarzyło. Jest to zawarte w pewnej rozmowie, nie będę zdradzał kontekstu, bo tak jak mówiłem, bez spoilerów tutaj dzisiaj sobie omawiam te produkcje. Rodzice wydają się być w szczęśliwym, takim zdrowym związku, i chciałbym powiedzieć, że to są tacy zwyczajni ludzie, którzy mają jakieś tam swoje problemy. I generalnie tak, tylko że w zasadzie mam wrażenie, że jedynym ich problemem, oczywiście po pewnym czasie, zanim ta akcja się rozwinie trochę, jest ich dziecko, ich albo i nie ich. Zależy jak na to spojrzeć, prawda? Bo naprawdę ci ludzie oprócz tego nie mają żadnych tutaj jakichś, nie wiem, zagwostek życiowych, nie borykają się z niczym, o ich przeszłości też praktycznie nic nie wiemy. Dosłownie jednym zdaniem jest gdzieś tam zarysowany ojciec, jest tam coś rzucone o jego ojcu. O matce nie wiemy kompletnie nic. I tak naprawdę, nie wiem, ci ludzie nie pracują chyba, bo oni cały czas siedzą w domu na tej swojej farmie, spędzają czas z tym dzieckiem, albo gdzieś tam jadą pod namiot, albo przynosimy się do szkoły, gdzie dzieje się jakaś akcja z dzieckiem. Więc tak naprawdę nic tutaj nie jest rozwijane. I ja myślę, że to scenariuszowo, w sensie, że na samym papierze wyglądało po prostu lepiej. To jest historia z potencjałem, którą naprawdę można było ograć na masę różnych sposobów. Jednak, tak jak mówiłem, zupełnie niedoświadczony reżyser. Dosyć losowy wręcz, dosyć losowa postać, jeżeli chodzi o taki świadki na w ogóle świat filmowy, która no nie wydaje mi się, żeby podołała w ogóle przy tej produkcji. I okej, okay, to nie jest zły film. Można się na nim całkiem nieźle bawić. Myślę, że dla takiej samej czystej rozrywki, ale jest to zarazem horror science fiction, który. No tak naprawdę jest bardzo, bardzo prosty i aż momentami zbyt banalny w tej swojej prostocie. Wykłada wszystko kawa na ławę to po pierwsze bazuje na utartych schematach. Jedyna rzecz, której nie wiemy to skąd to dziecko się wzięło, czemu one tam przybyło. Być może jest to jakaś otwarta furtka na kontynuację, bo akurat ta produkcja, jak się ją skończy oglądać, no to idzie wywnioskować z tego dosyć w bardzo prosty sposób wręcz się to rzuca w oczy, że tak tutaj jest potencjał też na kontynuację. Więc być może będzie, jeżeli zarobi oczywiście odpowiednią ilość pieniędzy i może się dowiemy w kolejnej części, o ile takowa powstanie. Skąd to dziecko się wzięło? Czemu ten meteoryt tam spadł? I teraz pytanie, czy ktoś uwierzy w tę historię. No bo, tak jak mówiłem, akcja się zaczyna od tego, jak spada. No ja to nazywam sobie meteoryt, tak? To jest jakiś statek tak naprawdę był, mniejsza o to. I on spada i oni go zakupują na swojej farmie, na swojej posiadłości, gdzieś tam w jakiejś szopie pod dyskami. Przecież, jeżeli taki obiekt w ogóle zbliża się do Ziemi, to już nie wiem, nasa czy cokolwiek to wyłapuje, po prostu odpowiednie służby wtedy zlatują się w miejsce, gdzie to spadło. Tak wiadomo, trzeba to zbadać. I najprawdopodobniej, o ile to jest bezpieczne w miarę, to trzeba to usunąć czy gdzieś przenieść, prowadzić jakieś badania nad tym. Więc może mi ktoś wytłumaczy, jakim cudem oni to mieli u siebie. Rozumiem, że to jest ich teren, ich posesja, ale w przypadku takich sytuacji raczej nikt by im nie pozwolił takiego niezbadanego obiektu sobie zachować albo co, cud się wydarzył, że ktoś to zbadał i im to zostawili, powiedzieli e, weźcie to sobie, trzymajcie to sobie w tej szopie nie wydaje mi się, oczywiście nic nie jest o tym wspomniane, nic nie jest o tym powiedziane, więc scenariusz pewnie wymagał tego żeby tak to przedstawić, no bo przecież to ma znaczenie i to jest na tyle kluczowe że to musiało tam zostać, OK, no ale to uzasadnijcie to jakoś ewentualnie mogło to się znajdować w jakimś laboratorium, właśnie po tym jak władze jakieś to zabrały i tutaj zainteresowanie tym obiektem ze strony rodziny, a głównie tego dziecka, no bo wiadomo, ma z tym związek jakiś, więc w końcu po pewnym czasie, jak się ujawniają u niego jakieś takie supermoce, no to jeżeli chciał się do tego dobrać, chciał się dowiedzieć, co to jest, bo coś go tam ciągnęło, jakieś szepczące mu głosy w głowie, jakaś siła, o której my tak naprawdę nie mamy pojęcia, tylko możemy się domyśleć, co to jest. To równie dobrze, jak w szopie się do tego dobrał, to mógł się dobrać do tego gdziekolwiek w laboratorium i ktoś im powie, nie no, jak się dobierze do laboratorium, które będzie oddalone od kilkaset na przykład kilometrów. Uwierzcie, dla niego to nie problem, bo on się porusza w tempie, no kurde, szybciej niż piorun, szybciej niż prędkość światła, zapierdala naprawdę, jak Sonic, trochę i jest w stanie się przemieścić ile kilometrów chce i naprawdę zajmuje mu to dosłownie tyle. Więc jasne, dało się to uzasadnić oczywiście w postacie, chyba już bardziej wierzę, niż w sens tego, że rzeczywiście zatrzymali ten obiekt. Natomiast jakby ta produkcja no, nie wywarła na mnie o tyle pozytywnego wrażenia. Że myślę, że na pewno nie będzie to jakiś film, który tutaj nie wiem, znajdzie się w zestawieniach całkiem dobrych horrorów tego roku, czy w ogóle filmów tego roku, bo tak nie będzie. Ja też nie miałem względem tej produkcji oczekiwań, uznałem, że może to będzie całkiem niezły horror science fiction, który może jakąś nutkę tutaj świeżości, jaką, jakiejś innowacyjności wprowadzi. Czy tak się stało? Oczywiście, że nie, no bo tak jak mówiłem, reklamujemy nazwiskiem zacnego gościa, zacnego reżysera, jako producenta tutaj oczywiście go wykorzystujemy do promocji tego filmu. A dostajemy tak naprawdę znowu trochę odgrzanego kotleta. No bo tak jak mówiłem, tych historii już było w brud, tylko że rzadko które były połączone z horrorem, ale o jakichś właśnie superbohaterach było wiele filmów, na przykład Shazam od DC ostatnio, który no miał tutaj inny koncept zupełnie, ale tak mówię, jako ciekawostkę powiedzmy. Chociaż na przykład bardzo mi się skojarzył ten film ee, z Prodigy, The Prodigy, który był jakiś czas temu, też to był horror właśnie chłopca, który akurat tutaj była reinkarnacja, w prody gym, no bo ten chłopiec wcieliła się w niego jakaś zła dusza, która chciała zawładnąć jego ciałem, tak, gościu, który umarł po prostu właśnie jego dusza chciała zawładnąć tym chłopcem, to była inna bajka natomiast też był to horror miał wszystko, no i to dziecko było troszeczkę takie antyspołeczne, nie odnajdywało się w środowisku na przykład szkolnym powiedzmy, że mu tam lekko dokuczano, czy momentami szydzono z niego, ale właśnie miało takie nadzwyczajne umiejętności mam tutaj na myśli w nauce, że po prostu osiągało bardzo, bardzo dobre wyniki i ten chłopiec jest identyczny, też się w tym środowisku tam nie za bardzo odnajduje, też troszeczkę z niego szydzą ale też rzeczywiście znajduje się w 0,1% uczniów z wynikami no naprawdę takimi zajebistymi, czyli to jest bardzo, bardzo niewielki odsetek osób, które no aż tak dobrze sobie radzą, więc to jest naprawdę bliźniaczy koncept z tym, że tam dotyczyło to reinkarnacji, tutaj jakiejś mocy, która przyleciała z kosmosu i nikt nie wie dlaczego i coś się tak naprawdę dzieje. E, oczywiście jeden i drugi no, czynił wyrządzał jakieś zło. W zasadzie nie sam z siebie, z własnej woli, tylko coś tam nim sterowało, coś nim kontrolowało. Więc nawet widzicie, w tym gatunku już coś było i to w tym roku. A co dopiero pomyśleć sobie o takich zwyczajnych filmach o superbohaterach, czy w ogóle takich konceptach i schematach, które się pojawiają, to było tego w brud jakby, jakby nie patrzeć. To był taki trochę Superman Junior, tylko że to od Supermana go różniasz, że Superman był dobry i czynił dobro, a ten to tak nie za bardzo, ale wiadomo jakaś siła nim steruje. I tutaj strzałem w stopę ogromnym, który mógł się wydarzyć. Ale na szczęście się nie wydarzył, no to tej produkcji mogli dać PG-13, czyli oczywiście kategorię wiekową, taką family friendly, że idziemy sobie z rodzinką i oglądamy sobie seans, który jest trochę horrorem, trochę science fiction, ale też nie jest pozbawiony poczucia humoru, także momentami gdzieś tam... Jakieś luźniejsze momenty, takie zabawniejsze się pojawią, nie ma ich wiele, ale gdzieś tam potrafią rozładować jakby ton i w ogóle powiedzmy powagę sytuacji, także tutaj na szczęście twórcy nie zrobili kompletnej stypy, tylko gdzieś tam jakieś smaczki humorystyczne też od siebie dorzucili, co jest oczywiście tutaj ogromną zaletą, ale największą zaletą dla tego filmu jest kategoria wiekowa R, jest kilka scen takich brutalniejszych, mięsistych, gdyby tego nie było, gdyby tutaj to bez krwi zostało pokazane, no to by była jedna wielka bajka, także... Dobrze, że nie zrobili tego aż tak pod pieniądze i nie ma tej kategorii 13, właśnie wiekowej, a jest ta erka, bo to było naprawdę brutalnie. Na przykład, scena wbijania szkła w oko, ale więcej zdradzę, nie będę. Też, scena wypadku, bez kontekstu mówię, która mi się bardzo z piłą skojarzyła: w sensie, że to, co stało się z twarzą bohatera, faktycznie przypominało, jakby z jakiejś pułapki, z piły wyszedł, ale to na seansie sobie sami zobaczycie ja nie będę tutaj spoilerował. także naprawdę najrozsądniejszą decyzją moim zdaniem to było bo gdyby tutaj trzynastka zawitała no to ten film byłby po prostu klapą bo no bo już pomijając te wszystkie schematy gatunkowe i nie tylko gatunkowe też fabularne no to trzynastka w ogóle by nie dostarczała niczego tak mówię to by była po prostu jedna wielka bajeczka a przez to chociaż dostarczają te sceny właśnie mocniejsze takie troszeczkę Alagorna, nawet można chyba to pod to podciągnąć właśnie sceny zerką są Prawie że najlepszymi scenami w tym filmie. I zakończenie, tak jak mówiłem, wróży nam sequel, być może będą chcieli to pociągnąć. Nie wiem, czy chcę oglądać kontynuację, no ale jak wyjdzie, to oczywiście obejrzę i też coś o niej powiem. Moim zdaniem ta historia nie jest nawet na jedną kontynuację. Tutaj można z tego zrobić nawet serię, można to pociągnąć dalej, nawet serial można by było z tego zrobić. Tylko no jest taki warunek, żeby trzeba było w końcu do tego świeżej podejść niż zostało to zaprezentowane tutaj. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o samego chłopca, no to w filmie ma 12 lat, bo 10 lat przeskoku było, ale jak pokazywali jeszcze sceny wcześniej, to już widocznie musiał mieć 2 lata, skoro tutaj ma 12, tak, tak ja to rozumiem. I jego rola jest naprawdę dobra, przekonywująca przede wszystkim, także trafnie został obsadzony w tej roli. I akurat właśnie, czy ten film, czy ten, o którym wspominałem, Prodigy, też miał naprawdę zacnie grającego chłopca w tej roli. Także mi się te role dziecięce podobają i w tym filmie, i w tamtym, i naprawdę w większości filmów, które przedstawiają jakieś tutaj takie główne charaktery dziecięce, że oni są na pierwszym planie tak, że te dzieci mają zdominować ten film i powiedzmy zawładnąć tutaj sercami widzów, albo i nie, zależy czy ich lubimy przecież, no to sobie radzą w tych rolach i naprawdę często moim zdaniem no to dużo lepiej wypadają niż na przykład ci dorośli, bo moim zdaniem tutaj rodzice no to trochę drugi plan był, przynajmniej względem takim aktorskim, bo jednak znaczenie dla historii też mieli, ale jednak mimo wszystko no dziecko tutaj bardziej przekonywuje mnie przynajmniej niż jego rodzice. Czy morał pozostawia za sobą jakiś ta produkcja? Moim zdaniem nie, jest to typ zakończenia, który widziałem już niejednokrotnie w kinie, naprawdę masę, masę razy, czy to w horrorach, czy w ogóle, że taka rzecz się wydarza. Więc czy ja polecam, żebyście się wybrali na ten film, czy nie? Jasne, nie jest to zły film, to jest film taki na połowę skali, czyli idealny na piąteczkę i też tyle właśnie ode mnie dostaje, czyli połowa skali 5 na 10. Jeżeli macie ochotę, wybierzcie się, jeżeli tym bardziej czekaliście na przykład na tę produkcję. Wydaje mi się, że bardzo jakoś się nie zawiedziecie, to jest film, na którym po prostu można się dobrze pobawić, taka, tak jak mówiłem, rozrywka, um, więc idźcie, dajcie mu szansę i po prostu ocencie y, własnymi umysłami i z własnym podejściem, a moja opinia może być tylko jakąś tam sugestią, ewentualnie konfrontacją zdań po obejrzeniu, czy to przed obejrzeniem filmu, tak? Po prostu obejrzycie to, wróćcie i napiszcie jakiś komentarz, a jak jesteście przed seansem, to dajcie znać, czy chcecie iść i tyle. A ci, co już byli właśnie na premierce, no to komentujcie, czy macie podobne odczucie, wrażenia do mojego. Tutaj może to być oczywiście zależne od podejścia, w sumie jak każdy film, ale myślę, że część osób, tutaj będzie taki trójpodział, będzie grupa osób, która będzie się świetnie bawiła na tym filmie i nic im nie będzie przeszkadzało, nieważne, czy to będzie płytkie, czy to będzie schematyczne. Będzie część osób, tak jak ja, oceniała, czyli że no, widzi, widzi te schematy, widzi, że to jednak nie jest wybitne dzieło. I też produkcja, na której no, jednak trochę się nudziłem, przynajmniej przez pierwszą połowę, bo jednak dosyć ślamazarnie się to wszystko do przodu rozwijało. Natomiast właśnie zaletą tego jest to, że faktycznie się rozwijało, że większość rzeczy, którym powinniśmy poświęcić czas, to no, ten czas dostała po prostu na ekranie. Właśnie głównie no, tutaj ta historia chłopca interesowała. Natomiast to, ile na przykład śmierci się... Różnią od siebie, to i tak mimo wszystko na jednym schemacie są stworzone i utarte. No i mimo, że wizualnie inaczej wyglądają, no to jednak cały czas zachowania tego chłopca są jednak bardzo bliźniacze do siebie, co jest oczywiście jakoś tam uzasadnione, ale no troszeczkę różnorodności też brakowało. No i trzecia grupa osób, która uzna, że jest to po prostu słaby film, który jest nudny i na tyle mocno bazuje na tych utartych, znanych schematach, że jest po prostu niezbyt do przyjęcia. Więc myślę, że, że tak mniej więcej. Może być odbierany Brightburn Syn Ciemności. Kwestie logiki też w paru momentach pozostawiają trochę do życzenia, no ale nie mogę spoilerować, a byłyby to spoilery, więc nie będę przytaczał tutaj konkretnych akcji, ale nie zawsze ta produkcja wydaje się sensowna i mówię o takich większych dziurach logicznych. Bo te pomniejsze, no to wiadomo jest to film tego typu, że one będą po prostu miały miejsce, czy tego chcecie, czy nie. Także zostawiajcie komentarze, dajcie znać co o tym myślicie. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, trzymajcie się i cześć.